Pokój i dobro. Witam serdecznie na kolejnej naszej lekcji. Dzisiaj temat bardzo ważny, chociaż z religią związany tak pośrednio, ale sobie oczywiście o nim powiemy parę słów. Na początek jednak zaczniemy od modlitwy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Módlmy się wspólnie za nas samych, za nasze rodziny, za naszych bliskich. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Święty Franciszku, módl się za nami. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Moi drodzy, dzisiaj porozmawiamy sobie troszkę o takiej pamięci narodowej, o pamięci za tych, którzy polegli, za tych wszystkich, którzy chcieli bronić naszej ojczyzny, czyli za żołnierzy, ludzi, którym zależało na dobru Polski, na niepodległości naszego kraju. I walczyli o tą niepodległość. Temat 47. Przeczytajcie sobie w podręczniku, co tam się znajduje. Życie oddane za Boga i ojczyznę. Moi drodzy, pierwszą taką rzeczą, o której chciałbym, żebyśmy sobie powiedzieli, to jest pamięć. Co to jest pamięć? Nie chodzi mi tutaj o to, co znajduje się w naszej głowie, to, co pamiętamy, tylko pamięć za poległych. To, że jesteśmy w stanie wspominać, mówić o tym, co było, co jest i co będzie też, bo pamięć też może wybiegać w przyszłość. To, że będziemy właśnie pamiętać za te osoby, które walczyły w obronie naszego kraju kiedyś. Moi drodzy, wiemy o tym, że nasz kraj Polska ma swoje symbole, ma swoje znaki. Tym symbolem jest oczywiście flaga biało-czerwona, biel, która oznacza czystość, oddanie, i czerwień, która symbolizuje przelaną krew w obronie właśnie naszej ojczyzny. Są to barwy narodowe. Mamy też herb, godło. Tym godłem naszym jest biały orzeł na czerwonym tle. Symbolizuje on nasz kraj. Dlatego otaczamy też szacunkiem właśnie nasze godło. Jest oczywiście też hymn narodowy, który jest wykonywany przy uroczystościach, również w szkole, w kościele może być wykonywany, również w różnych miejscach patriotycznych, przy okazji też świąt patriotycznych. I to, co jest ważne, to to właśnie, że te symbole są nam dane po to, żebyśmy dbali o nie, wykorzystywali je. Z historii znamy wiele faktów, które świadczą o tym, że Polacy bardzo kochali swoją ojczyznę, oddawali swoje zdrowie, czas, poświęcali nawet i swoje życie, żeby nasza ojczyzna mogła funkcjonować, żeby nasza ojczyzna mogła cieszyć się też wolnością, żeby nasza ojczyzna wyglądała tak jak obecnie, że po prostu mamy tą wolność, którą możemy się cieszyć i która jest nam dana po to, żebyśmy też ją szanowali. Moi drodzy, posłuchajcie z Księgi Machabejskiej, jednej z ostatnich ksiąg Starego Testamentu, o właśnie walkach w obronie narodu, ale narodu, który był wybrany przez Pana Boga, narodu izraelskiego, przez Machabeuszów, takich ludzi, którzy właśnie w sposób szczególny chcieli wywalczyć niepodległość Izraela, który był często okupowany. Juda po naradzie ze starszyzną postanowił wyjść, by wszystko rozstrzygnąć przy Bożej pomocy. Oddając się w opiekę Stwórcy świata, upomniał swoich żołnierzy, aby mężnie aż do śmierci walczyli za prawa, świątynię, miasto, ojczyznę i zwyczaje ojczyste. Moi drodzy, Machabeusz, Juda Machabeusz, który walczył za naród izraelski, za to, żeby jego kraj mógł cieszyć się wolnością. Piękną mowę wypowiedział,
że nie tylko mają walczyć jego żołnierze za obronę kraju, granic, ale mają walczyć przede wszystkim też o ducha narodu, o wartości, o świątynię, o możliwość wyznawania wiary. Często, gdy nasz naród Polska był zniewolony, nie było też możliwości takiego pięknego, całkowitego oddawania czci Panu Bogu. Często świątynie, kościoły były pozamykane, świątynie, kościoły też były zamieniane na inne miejsca, które miały służyć przede wszystkim ku temu, żeby nie odbywał się tam kult Boży, żeby nie oddawano czci Panu Bogu. Moi drodzy, to co ważne jest dla nas, to to, żebyśmy pamiętali w naszych modlitwach za tych żołnierzy, którzy oddawali swoje życie za obronę naszej ojczyzny. Możemy modlić się za nich, możemy przychodzić na różnego rodzaju uroczystości patriotyczne. Gdy jesteście w harcerstwie, też pamiętacie o tym, dbacie o to, żeby ta pamięć o tych żołnierzach nigdy nie zniknęła, żeby zawsze była żywa. Dobrze, zapiszcie sobie temat dzisiejszej lekcji, który się wyświetli, notatkę z tej lekcji. Zróbcie sobie w ćwiczeniach ten temat, który już Wam mówiłem, 47, temat numer 47, życie oddane za Boga i Ojczyznę. Niech Pan Bóg Was błogosławi. Zobaczymy się, mam nadzieję, jeszcze w czerwcu. Niech Was prowadzi nieustannie również Matka Maryja. Pan z Wami i z Duchem Twoim. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen. Trwajcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki.